Dzień dobry, patrzę. Ja mam parmezan tartę. Ale pachnie. I wiecie, dlatego mam to? Dlatego dzisiaj będziemy zrobić przepis super, super elegancka, super fajna. Będziemy zrobić koszyczki z parmezanem. Naprawdę, to są super, super ładne i też może pełnić farcire, pełnić? Napełnić, wypełnić. Napełnić, ze składniki, że chcecie. Ja ci pokażę, jak ja robię, ale możecie użyć wasza fantazja. Dobrze? Zaczynamy, ale wcześniej daj mi like na ten video i subskrybujcie na mój kanał. Za darmo, za darmo. Tu jest dzwoneczku, jest subskrybuj. Subskrybuj i później dzwoneczku. Dobrze, zaczynamy. 3, 2, 1, jedziemy. Na nagrzaną patelnię dajemy tartę parmezan. Robimy okrągły kształt. Nakładamy precyzyjnie, tak aby wszystkie dziurki były przykryte. Bo ten koszyczek ja będę wypełniał kremem i dlatego muszę mieć grubości przynajmniej 2 mm. Kiedy już zaczyna się zmarzyć, zrobi się coraz bardziej słodkie. Patrzę. I patrzę, teraz widzicie, zrobi się jednolite i voilà. Teraz ja mogę nałożyć na szklankę i dać kształt jak chcę, widzicie? I tak zostawiamy, aby wystygło. W międzyczasie zrobię następny koszyczek. Tym razem trochę większe i cieńsze, które użyję jako miskę do sałatki. Patrzcie, już wystygło. Patrzcie, jaki fajny koszyczek mamy. Teraz idziemy zrobić narzenie. Ja miksuję ser ricotta, ale możecie użyć biały ser. I szynka. Szynka. A, patrzcie. Fajne, no? Teraz daję też trochę oleju z oliwek. Ciut. Ja będę dać oleju dwa razy. Teraz zobaczycie. Teraz. I voilà. I teraz miksujemy. 1 minut. Nie więcej. Widzicie? O, voilà. Teraz dajemy jeszcze troszeczkę oleju z oliwek. I skończymy, aż nie będzie jednolity krem. Super. Patrzcie. Palce. Tada! To jest mój koszyczek na sałatę. I teraz musimy dodać sałatę czerwona, zielona, co chcecie. To jest dobre dla imprezy. Też dla diety jest dobre. Dlatego mamy ser i mamy sałatę. Widzicie? Też dajemy też czereśnie, pomidor, że są słodkie. Troszeczkę marchewkę. Robimy kolor, wiesz? I voilà, już jest gotowe. Fajne, no? Teraz idziemy pełnić ostatni koszyczek. Tu ja daję ten krem, co zrobiliśmy. Widzicie? I voilà. I teraz, patrzcie, mój sekret, ja dodaję ukroszone pistacje. Super! I teraz jest nareszcie mój moment. Ja idę spróbować. Wow! Dobrze, przepis skończyłem, ale jeśli podobało dzisiaj ten przepis, daj mi lajkę, nie zapomniajcie, musicie subskrybować na mój kanał. Dobrze, od Turyny jest wszystko, do widzenia, następny przepis. Cześć od Giuseppe Giglio Chef.